Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach Super Danganronpa Another 2. Jak wiecie, poprzedni odcinek skończył się po prostu z rozgroceniem totalnym. Ja musiałem sobie zrobić przerwę, nagrałem to już na kolejny dzień, żeby... Musiałem po prostu odsapnąć, musiałem psychicznie odsapnąć. No i w komentarzach jeden z was podesłał mi scenkę taką, którą ja pominąłem. Scenkę związaną z jakimś przedmiotem i jest to scenka fanserwisowa, więc myślę, że zanim przejdziemy do śledztwa, które oczywiście będzie w tym odcinku, to po prostu polecimy sobie z tą scenką. Ona jest przetłumaczona jako tako, ma 4 minuty. Od razu będziecie test tego, jakbym prowadził serię, jeżeli bym oglądał filmik na YouTubie. To jest teraz wycięte tak na szybko. Oczywiście, jakby była seria, to by było wszystko pełen ekran, a to chodzi po prostu o to, żeby sobie zobaczyć, zreagować. Dam wam link w opisie. Otrzymałam wiadomość na e-dziennik z plusem. Widzicie, to jest nawet po koreańsku, bo to jest z głównej części gry, tylko ktoś po prostu przetłumaczył. Ludziska, słuchajcie. Setsuka? Jestem ciekaw, co ona odkryła. Czego mamy słuchać, to Yoruko? Chyba znalazłem coś tutaj. Możecie przyjść do łaźni. Ohoho! Czy to ma coś wspólnego z przeszukiwaniem? Chyba powinnam pójść do tej łaźni. Naprawdę? Już lecę. No zobaczmy, zobaczmy. To jest scenka taka, wiecie, fanserwisowa typowo. Więc, co znalazłeś, Setsuka? Czy to jest wyjście z wyspy? Znalazłeś wyjście? Nie, to nie jest wyjście, to coś znacznie bardziej przerażającego. Setsuka, czy ty się boisz? No, w ogóle to są te, koreański dubbing. Wszyscy mają swoje strachy, nawet wasza starsza siostrzyczka. Tak czy siak wygląda na to, że coś jest w środku łaźni. Czy możecie zerknąć? Ciebie to... Oj, 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 widzicie, szybko to leci. Przez ciebie to brzmi strasznie tajemniczo, ale okej. Jest to nasza czwórka, więc damy sobie radę razem. To no to 3. Wchodzimy razem. Raz, 2. Ja! Nie było czasu, żeby zareagować. Jakby wrzuceni siłą nagłego wejścia Setsuki, nasza trójka straciła równowagę i wpadła przez drzwi do łazienki, do łaźni. I obraz, który zobaczyliśmy, był... Oj, oj! Jo, Yuki! Co tam trzymasz? Gome. Czy czemu tak wolno? To mój pierwszy raz, kiedy kąpię się z innymi ludźmi. Kurde, obchodzi! Chodź tutaj! To sami faceci są! Szkoda, że Yuri nie przyszedł. Szkoda, że Yuri nie przyszedł. Nie mógł jak. To jeszcze było wcześniej. To jest pierwszy rozdział. Chyba nie zrobimy nic z tym dziwnym... ocieplaczem? Są dziwną nienawiścią. On by chyba nie mógł przełamać tej dziwnej nienawiści do mężczyzn. Ale kto zaprosił Mikado? Nikt. Nie jestem pewien, po nazwisku ja dobrze nie kojarzę. On musiał po prostu wpaść i zobaczył, że się zbieramy i musiał po prostu wpaść. Mówi się, że on jest rozpaczony, ponieważ wszyscy go ignorują. Jestem genialnym mistrzem za tą sprawą, a wciąż jestem tak ignorowany. Chciałbym tylko, no, taką wyrobić prawdziwą więź z moimi przyjaciółmi. A wciąż moim najbliższym kompanem jest kaczka. Ora, ora! Jo, Yuki! Tutaj! Pozwól, że starszy brat się podrapie cię po pleckach. To będzie dobra scena. Nie tak mocno, proszę. Proszę, braciszku. Co? Co wy? Ludziska. Chyba nas zauważyli. Co? Piękne. Piękne. Zawsze mieliśmy damski. W końcu męska scena. Ten Shinji. Co wy? O Boże, przecież Shinji to się tutaj spali całkowicie. To dziewczyny. Co wy tutaj robicie? Ta Iroha, Boże Święty. Setsuka? O co chodziło? O, drzwi były zamknięte. Hej, to powinna być moja kwestia. Powiedziałam Setsuce, żeby powiedziała innym dziewczynom, że właśnie jest dzisiaj zamknięta. Shinji chciał, żebyśmy trochę się męsko ze sobą... W ogóle ten kurczę, ten Mikado z kraczuszką troszkę męsko ze sobą połączyli. Aha, i to się stało. Cóż, ona nic nam nie powiedziała, ale... Nauczcie siebie coś. Nie chcę być skrzywdzona całe życie. Jaka skrzywdzona? Pupa Shinjiego. Toś to poezja. Ale ja już to wszystko widziałam. Shinji... spełniłeś moje oczekiwania, Yuki. Ja nie mam pojęcia, że ty... Nie miałam pojęcia, że ty... Wynoście się stąd, zboczone baby. O, panie? Rozumiem, że to ciężko kontrolować swoje żądze, ale nie mogę pozwolić, żeby takie zboczone sytuacje następowały podczas łączenia się w naszej świętej szkolnej wycieczce. O, zamknij się! Dlaczego te drzwi się nie otworzyły? Setsuka Shibikuro, otwieraj te drzwi natychmiast, a ona ich zamknęła, tą trójkę. O, ja cię... kręcę. Gdzie jest Setsuka? Chyba ona uciekła. Chodźmy wszyscy. Chodźmy? Gdzie? Zabić Setsukę. Sora, nie mordujemy się. Ooooo! Priwiet? O Jezu, to boli, wiedząc, że zaraz zobaczy go w zupełnie innym stanie. Gdy tylko zobaczyłem i usłyszałem, że razem się kąpiemy, to... Czy mogę dołączyć do was me piękne kwiatuszki? Yuri! O! Musimy teraz się... dać sobie radę z tym świrem. Boże... Co za scena! Nie żałuję. O! Nie! Kopnęłaś go prosto w... Sora! Czy to nie łamie zasad szkolnych co do przemocy? Przemoc, jeżeli ktoś chciał zabić, jest okej, więc jest w porządku. Sora go zabiła. Co? Co? On nie wygląda na takiego, który lubi być kopany. Boże, co za scena. Dobrze, że mi podesłaliście. Właśnie tego brakowało. Dzięki Setsuce, pamięć tego doświadczenia wyszyje się w naszych duszach. Monosowa skończyła na tym, że powiedziała nam, dała nam taką reprymendę przez to, co zrobiliśmy Yuriemu, a także inne rzeczy, zwróciła uwagę na inne rzeczy. Ale zdecydowałam się, że lepiej pokonać traumę i skupić się znowu na badaniu. O Jezu, to była świetna scena. Myślę, że potrzebowaliśmy jej wszyscy po tym, co się stało, szczególnie po tym, co się stało. Także słuchajcie, od razu przechodzimy sobie z powrotem do giereczki. No i po przerwie, słuchajcie, zrobiliśmy taką małą wstawkę, żeby troszkę odciągnąć się od tego, ja naprawdę mocno mnie to uderzyło, to była strasznie mocna scena i na szybko zasady tego, jak to będzie wyglądało. Słuchajcie, przez to, że ja mam teraz bardzo dużo do nagrywania, pomyślałem, że i w ogóle patrząc na to, jaki jest format tej gry, myślę, że śledztwa mimo wszystko będą miały około 30 minut, nie 45 jak w zwykłej części gry, a z kolei odcinki z procesów będą miały około 45. To według mnie będzie dobre, także w tym odcinku i na przykład jeżeli w kolejnym zostanie na przykład 10 minut śledztwa, to skończy się o tych 10 minutach i śledztwo już będzie w innym odcinku. Musicie mi to wybaczyć, ja lubię po prostu taką formę, zawsze później dzięki temu dobrze mi się wraca do danych odcinków, bo jak szukam jakichś informacji, jak szukam jakichś urywków, to po prostu wiem, gdzie szukać. Także przechodząc, słuchajcie, zaraz pójdziemy za jakimiś teoriami. Trafiłem i miejsce, a właściwie dwa miejsca, bo według mnie zbrodnia się stała i w guest house i w wieży zegarowej. Trafiłem oba, to jest dla mnie szok, ale pasowało to po prostu. No i po zmianie, ale jeszcze przed tym, jak zabiera się za to punkty, trafiłem ofiarę. Rzeczywiście Yuri. No powiem wam, że ja jestem zdruzglutany. Po prostu jestem zdruzglutany. Człowiek się spodziewał, ale jednak zabolało. Jednak zabolało i to straszliwie. Zobaczymy, czego się dowiemy. No ja jestem ciekaw, czy teraz będzie komunikat. No bo teoretycznie ciało zobaczył Yuki oraz Sora. Czy liczy się morderca? Czy ktoś go teraz wciągnął? Po tym jego zachowaniu można było pomyśleć, że on... To musiała zrobić kobieta. Ale może jest taki haczyk. On się wczoraj upił. On teraz był już taki na skraju. Może on kogoś z drugimi włosami mógł pomylić. Trzeba brać to pod uwagę. ekscentryczna... Ale to już było, na tym skończyliśmy wczorajszy odcinek, przedwczorajszy. Wielka rozpacz upadła na nas, kiedy ciało Ultimate kosmonauty Yuriego Gagarina było teraz bezżyciową zwłoką. Bezżyciowym ciałem po prostu, zwykłymi zwłokami. Deadly life. The wolf smiles quietly in the herd. To było mocne. To było mocne, jestem bardzo ciekaw, kto go trachnął. Na razie typy zostają takie same, ale być może się jeszcze coś zmieni. Rozciągnięty szkarłatny płyn. Odpychający, duszący zapach krwi, który sprawił, że atmosfera była jeszcze cięższa. Nie zajęło mi to długo, zanim zdałem sobie sprawę, że to, co widziałam, było zbyt prawdziwe. Yuki! O ja pierdzielę, on to musiał przeżyć. Wiem, jak się czujesz, ale nie ma teraz na to czasu. Poza tym, ktokolwiek ściągnął tej Yuriego, musi być na górze wieży. Co? Sprawca jest tam? Klatka schodowa jest jedyną drogą na górę. Sprawca nie miał jak uciec, to mogła być maszyna. Maszyna albo ktoś silny. Myślę, że ktoś byle kto by wciągnął takiego umieśnionego. Widzieliśmy, jaki on jest muskularny. Zresztą sam Hajime mówił nam o tym, jaki on jest muskularny. Czy on się nazywa Hajime czy Hinata? Boże, myli mi się. Boxer. Czekajcie. Hajime, dobrze. Sam Hajime mówił, jaki on jest muskularny, więc... Ja pierdzielę. Musimy tam wejść szybko, na górę. Poczekaj na mnie. Nie czuję moich nóg. Próbując odepchnąć przytłaczającą niepewność z moich myśli, Yuki i ja szybko wbiegliśmy po schodach. Chociaż wieża była wyższa niż sądziłam, w końcu dotarliśmy na szczyt. To, co tam zaczęliśmy, to... No chyba sobie żartujecie. Yoruko? Yoruko, co ty? Dlaczego? A, moja głowa... Co się ze mną stało? Yuki? I Sora? To nie ona, nie wierzę w to. Czy wy... Co się dzieje? Dlaczego tu jesteś? Czy ty... Yoruko, czy ty... Co? O czym wy gadacie? Dlaczego wyglądacie tak blado? Spójrz na do wieży. Wychyl się. Co? Czy coś tam... Co? To... Krew? Yuri? To Yuri, prawda? To Yuri! Co tu się dzieje? Trzecia osoba. Ciało zostało odkryte. Wszyscy proszę zbierzcie się na miejscu odkrycia ciała w wieży dzwonnowej Uehara. Nie rozumiem, co się stało. Komunikat odkrycia ciała? To ty. Yoruko, ty go zabiłaś. O czym ty mówisz? Nie wiem, co się dzieje. Musicie się uspokoić. Monosowa zaraz sprawi, że wszyscy tutaj przyjdą, więc chodźmy na dół. Co ona tutaj robiła? Ona wyglądała, jakby się obudziła z jakiegoś transu. Jak to? Jak? Yuri? Co? To Yuri? On nie żyje? Żartujesz sobie, racja? On się przecież bawił tak dobrze z nami zeszłej nocy. Siostrzyczko, nie martw się. Nie ma się czego bać. Czemu jesteś teraz spokojna, ty psychopatko? O, więc nasz drogi pan Gagarin gryzie piach. Cóż za szkoda. Tylko on zadawał pytania. Jak ktoś w końcu kopnął w kalendarz... Chciałem go... zdenerwować, mówiąc... Widzisz, morderstwo może wystąpić bez żadnych motywów. Ale także... Ale to on się okazał być tym, który jakby zaczął tu całą karuzelę. Chyba okazja została zmarnowana. Ty cholerny mały. Jak możesz mówić takie rzeczy tak łatwo? Ten dzieciak stał się worem mięsa. Głowa, ciało i wszystko. Nawet jego kości muszą być zmiażdżone. To jest zbyt okropne. Co to jest? Co za bestia to zrobiła? Dokładnie wiemy, kto to zrobił. Oczywiście to musi być Shobe albo Mikado. Dlaczego zawsze ja? Proszę, proszę. Jeżeli wszyscy tutaj są, proszę, bądźcie cicho. Skoro to jest pierwsze morderstwo, są rzeczy, które trzeba ustalić. To pierwsze? Mówisz, jakby miało być więcej? Zgadza się. I morderstwo? Czy ty mówisz, że Yuri naprawdę został zabity przez kogoś? To niemożliwe. Tylko my byliśmy na tej wyspie, a to znaczy, że morderca to jeden z nas. Nie, tak jak powiedziałem, a tak jak powiedzieliście, pan Gagarin został zabity przez jednego z was. Ktoś pośród naszej czternastki zabił Yuriego. Wątpiłam w to, kiedy Monosowa powiedziała to po raz pierwszy, że to będzie zabójcza szkolna wycieczka, ale w ogóle zostawiam, co to jest przy tej tablicy, gdzie Mikado stoi, bo to już było zanim Yuri spadł. Zaraz będzie parę teorii, które sypnę. Morderstwo naprawdę się wydarzyło. Morderstwo miało miejsce. Nie odsuwajcie się od prawdy. Nie śnijcie jak pani Nichiue robi to teraz. Rozumiem, że wszyscy czujecie smutek przez stratę pana Gagarina, ale jest czas na główne wydarzenie, żeby w końcu się zaczęło. Też na to czekaliście z wyrole. Patrzę na was komentarze. Będziecie teraz dosyć zajęci. Zajęci? Co masz na myśli? On ma na myśli to, że musimy przygotować się na proces klasowy. Zgadza się. Jesteś bardzo mądra, pani Mitsume. To jest czas, żeby prawdziwą perłę zabójczej wycieczki. Proces klasowy. Nie możesz doczekać, aż ta część się zacznie i zaczęła... Odkąd zacząłem przygotowywać tą zabójczą grę. Zamknij się, Mikado! Ty mały! Tak jak powiedziała pani Mitsume, to będzie prawdopodobnie odpowiedzialność was wszystkich, żeby odkryć, kto stoi za tym morderstwem. Pan Gagarin... Pana Gagarina biorąc udział w procesie klasowym. Gra się już zaczęła. Walka o śmierć i życie pomiędzy sprawcą a resztą. Czy zabójca ucieknie? A może wasze życia? A może zobaczycie kolejny dzień? Która strona upadnie? Będziecie mieli więcej niż chcielibyście czasu na śledztwo. Spróbujcie odkryć wystarczająco dowodów co do morderstwa, żebyście mieli szansę z pokonaniem sprawcy. Nie mogę tego zrobić. Nie ma szans. Ktoś naprawdę nie żyje. Co moglibyśmy... Nie, siostrzyczko, musimy to zrobić. A może chcesz, żebyśmy wszyscy zginęli? Ha? Czemu ona jest taka dziwna? To tak jak powiedziała Kana. Musimy to zrobić. Setsuka. Nie możemy uciekać od rzeczywistości. Znacie zasady procesu klasowego, racja? Jeżeli nie dowiemy się, kto jest sprawcą, wszyscy zostaniemy zabici. Zawsze zamknięte oko. Mam złe przeczucie co do tego wszystkiego. Dlatego chciałam wyprawić przyjęcie i zrobić wszystko, żeby temu, zapobiec. Przepraszam. To skończyło się tak. To wszystko moja wina. O czym ty mówisz? To nieprawda! Nie zrobiłaś nic złego, Setsuka! Więc wszyscy zginiemy, jeżeli nie znajdziemy sprawcy! Ha! Ciekawie! Jeden z naszych kolegów z klasy, więc właściwie wszyscy są podejrzani. Podejrzewanie moich przyjaciół! Już spotkaliśmy się parę dni temu. Byliśmy tak dobrze zbrani. Gdyby nie to, moglibyśmy dalej bawić się dobrze razem w klasie, prawda? To straszne i bolesne, ale musimy to zrobić. Tak, żeby przetrwać. Ha, wyśmienicie. Wygląda to, że w końcu zrozumieliście. Żeby uczcić wasze odważne serca, przedstawiam wam plik monosowy jako prezent. Plik monosowy? Co to? Chociaż jest was tak wielu, wciąż jesteście licealistami. Sztuka śledztwa, badania morderstwa jest dosyć inna od tego, co robicie na co dzień. Jako znak dobrej woli, hojnie wręczę wam plik, który zawiera kluczowe informacje dotyczące tej sprawy. Mam nadzieję, że to wam w jakiś sposób pomoże. A teraz, ja, konduktor tej kakofonii, będę się z wami żegnał. Powodzenia. Cóż za bezużyteczny czas, żeby być takim wymyślanym. Nie, bazując na opisie Monosowy, ten plik ma informacje, które nam pomogą. Czy można coś zapytać? Tak? Co jest grana? Co powinniśmy zrobić za zabezpieczenie miejsca zbrodni? Zabezpieczenie miejsca zbrodni? Nawet na zewnątrz, w zewnętrznym świecie, kiedy przestępstwo ma miejsce, policja przyjmuje kontrolę nad miejscem zbrodni. Racja? To będzie problematyczne, jeżeli sprawca zdecyduje, że będzie robił coś z dowodami. O, macie rację. A przez to, że jesteśmy normalnymi uczniami, nie będziemy mogli powiedzieć, co się stało. Nie możemy zapomnieć, że... Możemy wtedy zapomnieć o znalezieniu sprawcy, jeżeli tak by się... jeżeli by do tego doszło. Zostawcie to mi! Mam siłę, jak widzicie. Obiecuję, że będę chronił tego miejsca przed wszystkimi. Okej. Więc zostawiamy miejsce zbrodni dla Hajime, kiedy my będziemy prowadzić śledztwo. Chwila, moment. Potrzebujemy jeszcze jednej osoby. Ej! Ej! Dlaczego? Co zrobimy, jeżeli to Hajime okaże się być sprawcą? To jakby prosić Krota o to, żeby zajął się rybą. Co? Myślisz, że jestem sprawcą? Ma rację. Do procesu klasowego wszyscy jesteśmy podejrzani. Rozumiem, więc potrzebujemy przynajmniej dwóch osób, żeby mogli obserwować siebie nawzajem. Obserwować siebie? Wiem, że to poważna sytuacja, ale to brzmi, jakbyśmy nie mogli sobie ufać. Jako mężczyzna nie chcę podejrzewać swoich przyjaciół. Ale... Zrobię to! Pomogę zabezpieczyć miejsce zbrodni. Starszy braciszku. Go, go, go! Ja nie za bardzo znam się jak w krowaniu, więc nie pomogę za bardzo w śledztwie. Ale tak jak Hajime, mam siłę. O, to chyba tyle. Wiem, że możesz zaufać Shinjiemu. Chwila, jeszcze jedna osoba. Czekaj, czy naprawdę potrzebujemy aż 3 osób, żeby pilnować miejsce zbrodni? Hajime i Shinji są blisko, racja? Nie możemy zaprzeczyć możliwości, że ta trójka jest współpracownikami. Słuchajcie! Ona będzie 3. filarem! Chyba wszyscy się pomyliliśmy. Ona... Po pijaku była dziwna, ale ona punktuje wszystko tak... No jeżeli ona jest filarem, to powiem wam szczerze, że to jest jedno z największych zaskoczeń dla mnie ever. To jest dla mnie jedno z największych zaskoczeń ever. Zaraz poteoretyzujemy nas wszystkim, tylko dokończmy już ten dialog. Kanade, czy ty nas podejrzewasz? Podejrzewać ciebie? Oczywiście, że tak. Nie można zaufać nikomu w takiej sytuacji. Chociaż nienawidzę przyznać, że nawet Hibiki nie można ufać. Cóż, nic na to nie poradzimy. Pomogę zabezpieczyć miejsce zbrodni jako 3. Chyba nie będzie problemów. Perfekcyjnie. Swoją drogą, Kanadę, jesteś jakąś zupełnie inną osobą. Co się z tobą stało? Nic się nie stało. Po prostu muszę być silna teraz, kiedy Hibiki jest mentalnie niestabilna. Poza tym, kiedy zaczęłaś nazywać siostrę po imieniu? Dlaczego muszę słuchać takich rzeczy od ludzi takich jak ty? Ha? Przestań zadawać bezużyteczne pytania i zacznij przeprowadzać śledztwo, tym mały śmieciu. Kanadę? Zapraszam do windy na wyższą pozycję mojego rankingu, bo właśnie jedziesz parę pięter w górę. Kanadę, nie bądź wściekła. Przepraszam. Jestem taka przestraszona, że tu jest krew i ciało. Pomóż mi. Nie martw się, Hibiki. Nie musisz się niczego bać. Po prostu pójdź za mną, a ja rozwiążę wszystko. O co chodzi z tymi bliźniaczkami? One zaczęły mnie przerażać. Chwila. Dlaczego wszyscy stoicie? Shoba i Mikado zaczęli już śledztwo. Wy też powinniście niedługo zacząć. Nie wiemy, jak dużo czasu mamy. O, racja. Jeżeli wszyscy będziemy pilnować miejsca zbrodni, jeżeli już ustaliliśmy, kto pilnuje miejsce zbrodni, to reszta powinna zacząć przeprowadzać śledztwo. Ach, ale zanim to, wszyscy. Co takiego, Kokoro? Nic ważnego, ale... Co myślicie o tym morderstwie? Czy to jest pytanie psychologiczne, czy jakieś ma podłoże? Co masz przez to na myśli? Jeden z naszych kolegów z klasy został zabity. To jest przerażające. Ale musimy badać to dokładnie, jeżeli chcemy rozwiązać ten proces klasowy. Dlaczego pytasz? To nie jest ważne. Zacznijmy już śledztwo. O co z nią chodzi? Ona popatrzyła na nas i poszła. Teraz wszyscy. Nie ma czasu do stracenia, więc zacznijmy śledztwo. Okej. Uspokajając nasze zdziwione umysły, zaczęliśmy się rozglądać. Nie odwracaliśmy śmierci, nie odwracając oczu od śmierci naszego przyjaciela Yuriego, zdecydowaliśmy się sprostać tej sytuacji. Morderstwo miało miejsce, a luka pomiędzy życiem a śmiercią była teraz bardzo cienka. Choć to było bolesne i smutne, musieliśmy zrobić wszystko, żeby przetrwać. Musimy znaleźć sprawcę, który zabił Yuriego. Boże święty, mam tyle myśli i tyle do powiedzenia. Chyba powinnam zrobić to co reszta i zacząć moje śledztwo. Nie jestem pewna, gdzie powinnam zacząć, ale chyba powinnam przeczytać plik monosowy na początku. Okej. Ofiarą jest Yuri Gagarin. Podejrzewany czas śmierci to 7:30 rano. Zwłoki ofiary zostały znalezione na pierwszym piętrze, parterze, to jest tak oni nazywają piętra, na szczycie wieży Uehara. Ofiara została przybita przez hak i miała ostre rany na całym ciele. Miał też taką przebitą ranę w prawym kalf. To chyba chodzi o taką przebitą, w sensie, że coś przebiło jego prawą nogę. Kalf to jest chyba, nie wiem, czy to jest łydka? Łydka to jest chyba. Poza tym, kości ofiary w szyi, kręgosłupie, prawym kolanie i lewym ramieniu zostały złamane. Prawdopodobną przyczyną śmierci jest utrata krwi i jakby impact z siniaków i w ogóle z całych obrażeń na ciele. Czytając plik monosowy, przeczytaniem pliku monosowy przyprawiło mi ociarki. Yuri, on naprawdę nie żył. Chociaż on był trochę zbyt hej do przodu do dziewczyn, dyskryminując mężczyzn i mówiąc rzeczy, które wprawiały w osłupienie każdego. Czy on naprawdę zasłużył taki koniec? No nie, hejterko. Chciałabym, żeby Mikado... Sora, padaj na drzewo! Żeby Mikado też skończył. Nie może też stać wiecznie. Jeżeli pomyślimy o informacjach, które mamy w tym pliku, to jest napisane, że przyczyną śmierci były siniaki na całym ciele. On musiał po prostu spaść i umrzeć od tego. Yuri zrobił to przede mną i przed Yukim, więc to powinno być łatwe do założenia, że Yuri rzeczywiście zginął od upadku. Aż to jest niepewne. Dlaczego jest tak dużo cięć na jego ciele? Czy sprawca dźgnął go nożem, po tym jak go przyczepił hakiem, czy coś? A jeżeli pamiętam dobrze, potem jak został przyszyty hakiem, tylko parę minut minęło, zanim Yuri spadł. Powinno zbadać głębiej te rany. Co więcej, mam wrażenie, że sprawca wciągnął go liną i hakiem. Ale o co chodzi z tą raną w prawej łydce? Czy ona też została zrobiona przez hak? Czekajcie, muszę zobaczyć, czym jest kalf, bo jak to nie zobaczę, to po prostu nie będę miał pewności. Cambridge, a to jest bardzo ważne. Wydaje mi się, że kalf to jest łydka, ale tutaj słowo jest, każde słowo jest ważne. Kalf to jest łydka, dobrze. Oj. I czas śmierci. Chyba nie ma wątpliwości, że bo to się stało na naszych oczach. Powinnam zapytać każdego o alibi w tym czasie. W samych plikach nie ma zbyt dużo informacji, ale to co mamy jest na pewno przydatne. Moje śledztwo powinno pójść dobrze, jeżeli użyję bazowych informacji. Okej, to jest truth bullet. Ajajaj. Słuchajcie. Zaczął się... Kurczę, dajcie mi teoretyzować. Halo. Segment śledztwa się zaczął. W tym segmencie musisz zbierać pociski prawdy, które będą potrzebne podczas procesu klasowego. Pociski prawdy są wskazówkami, które pomogą ci rozwiązać sprawę. Śledztwa, znaczy badaj miejsce zbrodni i podejrzane miejsca, żeby zbierać pociski prawdy. Możesz sprawdzić ilość pocisków prawdy, które musisz zebrać, wchodząc w informacje o nich w sekcji pocisków prawdy. Dodatkowo, specjalne czerwone znaki pojawiają się na obiektach, z których możesz wyciągnąć pociski prawdy. Okej, w końcu. Słuchajcie, znając mnie, bo to już jest końcówka odcinka, bo mamy chyba około 30 minut, ja sobie teraz jeszcze poteoretyzuję, żeby już nie męczyć wam buły w kolejnym odcinku. Co wiemy? Słuchajcie, jaka mi teoria w ogóle do głowy przychodzi? wydaje mi się, Yoruko widzieliśmy na górze, prawda? Moja teoria jest taka, że Yoruko chciała zabić Yuriego, rzeczywiście. I rzeczywiście ona będzie główną podejrzaną, to na pewno. Ale wydaje mi się, że ostatecznie nie była. Wydaje mi się, że to ona zadała mu te rany i ona ewentualnie go nawet, być może to nawet ona go nabiła na ten, a może on jej nawet pomógł się nabić na ten. Myślę, że on mógł sobie sam zadać te rany i po prostu ona miała to dokończyć i tyle. Ale wydaje mi się, że ktoś w to wszedł. I moje podejrzenie troszkę, takie coś mi przeszło przez myśl, tylko ostatecznie no nie będę się trzymał tego podejrzenia do końca, to jest takie, że podejrzewałbym Kokoro. Dlaczego? Tylko mówię, bo Kokoro ostatecznie myślę, że nie będzie tą osobą, która jest winna, ale myślę, że Kokoro można było podejrzewać, bo rzeczywiście ona miała coś na tym swoim tablecie. Nie wiem, czy Kokoro nie byłaby w stanie zahipnotyzować w jakiś sposób Yoruko. Być może ktoś inny był w stanie ją zahipnotyzować, bo jestem prawie pewien, że zbrodnia początkowo wyglądała tak, czy taka jest moja teoria, że Yuriego po prostu ona, Yoruko, chciała zabić, być może się dogadali, być może chciała wykorzystać okazję, co jest słabe z jej strony, oczywiście, ale i tak ją kocham i uwielbiam, ale ktoś im przerwał i ta osoba będzie sprawcą. Teraz, jak to widzę, mi się wydaje, że teraz, co prawda ta wieża jest wysoka, to na pewno, ale wydaje mi się, że ktoś, mimo wszystko, istnieje prawdopodobieństwo, że ktoś z tej wieży się zdrapał. Normalnie my byliśmy zajęci z biegnięciem na dół, znaczeniem, że to jest ciało Yuriego, jest nieciekawie, wiadomo, my byliśmy tym zajęci. Yoruko mogła być jakaś zahipnotyzowana, jakaś ogłupiona czymś, otumiona. Coś mogło się z nią stać. W tym czasie sprawca mógł się spełznąć z wieży. Myślę, że to by było wykonalne. Wiem, że to jest trochę już taka fikcja i trochę już wylatuje z tą teorią, ale myślę, że to by było... można by było to wziąć pod uwagę, więc na pewno będę zwracał na to uwagę. I zastanawiam się nad jedną rzeczą. Czy... z tej wieży przypadkiem nie widać jakiegoś miejsca, punktu, które jest kluczowe dla tej sprawy. Znowu tutaj jest mega teoria i mega fantastyka, już w mojej głowie się wytwarza, ale zastanawiam się, czy na tej wieży, czy ktoś nie miał jakiegoś, nie wiem, magicznego promienia, który sprawiał, że jak ktoś jest tak wysoko na tej wieży, to jest wysunięty na ten promień, na działanie tego promienia, na działanie tej wiązki, nie wiem, na działanie tego mechanizmu, że jest tak wysoko, może jakieś fale. Kokoro przecież... mówiła, że nie ma żadnych fal, ona chciała zbadać ten sygnał SOS. Ten sygnał SOS, słuchajcie, w takich grach nie ma przypadków, to nie jest, że ten sygnał się pojawił i on już nie odegra żadnej roli, ja nie wierzę w to. On był zbytnio podświetlony, zbytnio, chyba w 3 scenach się pojawił, na pewno coś z tym sygnałem będzie. I zastanawiam się, czy po prostu nie jest to jakieś urządzenie do manipulacji człowiekiem, które sprawiło, że ktoś po prostu się w to wtrążolił. I ktoś chciał tylko wykorzystać Yoruko, dlatego Kokoro była dla mnie trochę podejrzana i dalej jest. Aczkolwiek swoje typy mordercy podam jeszcze pod koniec całego śledztwa, bo wtedy jeszcze mord to jest mój ostatni moment przed procesem. Jak już zacznę proces, to już nie zmieniam. A nawet jak zmienię, to już... nie zmieniam, po prostu trzymam się swojego. Na ten moment nie mam pojęcia, kto to zrobił. Raczej bym wykluczył i Sorę, i Yukiego, chociaż nigdy nic nie wiadomo. I według mnie Yoruko nie będzie. I to nawet nie chodzi o to, że ona jest oczywistym sprawcą, no bo była na górze, on został wciągnięty na górę i stamtąd spadł. Mi się wydaje, że ona jest po prostu ofiarą. Ona chciała zabić, ale stała się ofiarą mordercy drugą, tylko że taką, która takim kozłem ofiarnym. I wydaje mi się, tylko zastanawiam się, co to może być. Czy to może być hipnoza? Czy to może być jakiś środek odurzający? Zastanawiam się, czy coś było. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to właśnie ten sygnał SOS, ale wtedy by to oznaczało, że Kokoro chciała to zrobić i ciężko mi sobie wyobrazić Kokoro, która by mogła potem na przykład zdrapać się z wieży. Ale być może... zastanawiam się, czy jest opcja, czy ktoś mógł być schowany na tej wieży jeszcze. I potem wykorzystując zamieszanie, wtopić się w tłum. To raczej chyba by gra mi zaznaczyła, chociaż kto wie, różnie bywa. Z ważnych rzeczy jeszcze. Kokoro podejrzewałem i nawet byłbym w stanie ją postawić jako morderczynię, ale po tym tekście, który ona powiedziała, nie jestem pewien, bo wydaje mi się, że teraz się zaczyna moment w grze, gdzie Kokoro zacznie świecić, mianowicie zacznie być filarem. I myślę, że filarem na 1% by nie była, bo bardzo mnie zainteresował ten tekst, co sądzicie o morderstwie z jej strony. Z jednej strony to może być po prostu gra wstępna tego, że ona jest morderczynią rzeczywiście, ale z drugiej strony to może być gra wstępna w końcu rozwinięcia jej talentu, gdzie ona psychologicznie będzie badała, kto mógł to zrobić. Zastanawiam się, bo tak, no mówię, Yoruko mi o tyle pasuje do tej całej teorii, że ona mogła się dogadać z Yurim. Yuri na pewno by nie dał się pochlastać, a myślę, że on się dał komuś pochlastać, być może nawet dla kogoś dał się pochlastać, żeby tylko ta osoba zadała ostateczny cios. I mi się wydaje, że dlatego Yoruko była na górze. Taka jest moja teoria. Bardzo mi się podoba to, co się dzieje z Kanadą, bo jeżeli rzeczywiście ona będzie filarem, to przysięgam, ona wskakuje na top 5. Około, okej? Około. Myślę, że spokojnie wskoczy na top 5, ale to oczywiście ranking dam sobie za jakiś czas. Co jeszcze wam mogę powiedzieć? Po takim wstępnym... Siniaki. Zastanawiam się, czy te wszystkie siniaki to jest po prostu oznaka tego, że on był... że on spadł. Te złamane kości siniaki. Podejrzewam, że tak. No to pozostaje pytanie... skąd te cięcia? No i te cięcia najbardziej mi właśnie pasuje ta teoria. Chyba wszystko by mi się teraz zazębiało, ale wątpię, żeby to było takie proste. Zresztą nawet jeżeli to wszystko, co powiedziałem, to jest prawda, dalej nie mam pojęcia, kto to mógł być i jak zszedł z wieży. Bo to jest bardzo ważne. Jak ta osoba zeszła z wieży? Czy ona... No, jeżeli by to był Mikado, załóżmy, a to nie będzie Mikado. Nie wierzę, żeby Mikado był mordercą. Jeżeli to byłby Mikado, to jestem w stanie uwierzyć w to, że... Mikado użył magii. No bo to jest bullshitowy motyw, to mógłby wtedy sobie zlecieć z wieży i bez problemu. Mógłby nawet wciągnąć, mógłby to wszystko zrobić. Ale... Zastanawiam się, czy Mikado mógł pomóc ewentualnemu sprawcy, bo jeżeli tak, to bardzo mocno się zastanawiam nad ewentualną Setsuką. Po pierwsze, była blisko z Yurim, była blisko też... w ogóle ona organizowała całą imprezę, mogła ich jakoś otruć, więc mogła też przygotować sobie Yoruko jako ofiarę. Mogła to wszystko jakby wprawić w ruch całą teorię. I Setsuka mogłaby to wszystko zmanipulować i wtedy by Yoruko wystawiła jako kozła ofiarnego, Yuriego by dobiła i wtedy jakby ewentualnie włączyć w to pomoc pana Yuriego Gagarina, nie Yuriego Gagarina, tylko Mikado, to wtedy można by uwierzyć, że ona zleciała magicznie z tej wieży. Mikado gdzieś to obserwował, on się będzie jakoś angażował, niby jest graczem, ale wiadomo, to jest geniusz. Więc to jeszcze jest teoria, to wiadomo, no to jest fantazja, nie? Fantazja, czysta fantazja. Czy coś jeszcze jest takiego, co można było na początek zaznaczyć? Na czymś się skupić? No nie wiem, bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła Kanada z wystawieniem aż 3 osób i pomyśleniu, że mięśniaki mogą ze sobą współpracować. Ba, jeszcze, przez to, że Kanada tak wyszła naprzód, bardzo mocno się zastanawiam, czy przypadkiem Kanadę nie będzie już wolną postacią po tym procesie, bo jej siostra jest zabójczynią. Wykorzystała sytuację, może nawet przypadkowo się gdzieś znalazła. Ja wiem, że to nie pasuje do tego, jak ona zeszła z wieży. No bo jeszcze niektóre postacie można było sobie wyobrazić, ale Hibiki schodząca z wieży? Jakoś w jakiś sposób? No nie za bardzo się to widzi, ale z drugiej strony zobaczymy. Jestem ciekaw, czy na przykład nie znajdziemy poza wieżą spadochronu jakiegoś. Jestem ciekaw, albo linki, po której sprawca mógł zejść. No, tak czy siak, jakbym na ten moment miał stawiać, to... Czekajcie, jak moje typy wyglądały? Moje typy wyglądały Emma, Setsuka, czyli Kazuichi V2 oraz Iroha. No to jakbym teraz miał, ale to nie jest zmiana, to tam proszę osoba, która notuje, niech tam jeszcze nie komentuje, bo ja to w kolejnym odcinku już tak ostatecznie dopnę. Ale na ten moment zostawiłbym Setsukę, a na 2 pozostałe miejsca dałbym Kokoro i Hibiki. Tak mi się wydaje, szczególnie, że zginął facet, zostało 6 facetów. Odliczając Mikado zostało 5 facetów. Dobrze liczę? Czekajcie, aż wejdę na chwilę do handbooka swojego. O tak o. To jeszcze ostatnia sprawa tak naprawdę w dzisiejszym odcinku. Tak, on nie żyje. Raz, dwa, trzy. Trzy, cztery, pięć, sześciu. No i odliczając Mikado do 5. Ciekawa opcja. Na pewno. Nie no, myślę, że jakby jeszcze Mikado łączyć i jeszcze jakby sprawcą był mężczyzna, to zostałoby tak naprawdę 4 mężczyzn tak szybko. Z jednej strony to by było zaskoczenie i mogłoby tak być, ale myślę, że to jest prawie pewnie, że sprawczynią jest kobieta. Dlatego, no myślę, że to będzie Hibiki, Setsuka albo Kokoro. Kokoro byłoby mi bardzo szkoda, ale jeżeli taka Kanada wychodzi naprzód, jeżeli chodzi o bycie filarem, to... Ja bardzo bym mi nie pękło serce, bo Kokoro jest postacią, która jest po prostu... zjawiskowa na każdej płaszczyźnie, jest fajna designowo, jest tajemnicza, ciekawa, może dużo namieszać. To szkoda by było, jakby odpadła szybko, ale no zobaczymy. Znaczy się kończę już ten odcinek, bo i tak wyszedł bardzo długi. W kolejnym pół godzinki procesu nas czeka. No i cóż, dziękuję wam bardzo za uwagę, znaczy nie procesu, tylko śledztwa. Dziękuję wam bardzo za uwagę, dawajcie swoje teorie, proszę o nie spoilerowanie, naprawdę, jeżeli znacie przebieg, to możecie pozwracać uwagę na jakieś rzeczy, że na przykład, o, Bobru, a wiesz, tutaj ta krew jest, to zwróć na to uwagę, ale nie piszcie na przykład, że no to patrz na tą krew, to na pewno się domyślisz. Wiecie, takie, żeby nie nakierowywało mocno. Niech wszyscy się pobawią, dużo osób nie zna tej serii, nie zna tego procesu, ja nie znam tego procesu, więc bawmy się wspólnie, razem. No i zobaczymy, ale ciekawie się zapowiada, Boże, czuję takie coś, to czułem jak narywałem poprzednie rąpy i to było przyjemne bardzo uczucie. No ale, dobra, nie przedłużając, dzięki wielkie za uwagę, miłego dzionka wam życzę, trzymajcie się cieplutko, no i hej, papa.